Macie stopy, dobra, co jest zamiast bossa? Welcome home, good hunter. Dziękuję, Rafael. O kurwa, druga faza. Fajne Gianta. Powiedziałbym, że średnio. Nawet kurwa bardzo średnio. Nie lubię drugiej fazy. Ja drugą fazę zawsze brute force'uję. Okej, nie ma dużo HP. Nie ruszaj się, proszę cię. Kurwa, zrobimy to. Dobrze to zrobimy. Halo, nie teleportuj się w górę. Kolega. O. Zapomniałem o kulkach. Tu nie mogę wyjść na mounta, nie? To może być trochę problematyczne. No nie... Chciałbym mu Sager nabić. No nie! Kurwa. Bez mounta, tutaj, może być ciężkawo. Dalej bez Stagera. Czy to jest Stager? Nie. Druga faza Morgotha, okej. Okay. Let's go. Wiem, że mu ciężko zrobić Stager w stopę bijąc. Po ręce, kurwa. Musiał się ruszyć. O. Jakbym był na twarzy, to bym mógł mu w oko wyjebać. No nie, nie uderzę go w rękę, nie ma opcji. Kulki czy wybuchy? Kurwa, kulki. Okej. Okay. O nie. Nie, okej. Okay. Dobra, nie griduję, nie podchodzę nawet, poczekam. W rękę! Kurwa, no musiał się ruszyć! Co za gnój! Okej. Okay. Fire Giant, the Omen King. Król Omenów. Mamy w końcu upgrade do soczku. I to dwa! Sacred Tier, Memory Stone, drugi Sacred Tier, Golden Seed i Great Omen Cleaver. Mamy już dwa, nie? Czy mi się wydaje? Gdzie one są, kurwa? Trzy! Nigdy nimi nie grałem. Pograłbym nimi w sumie, nie? Jak moje kamienie wyglądają? Kocham Pink Floyd. No spoko, ja też. Znaczy, może nie kocham, ale lubię. Siemano, dobry wieczór. Mam mały jedynek, bym potrzebował jeszcze jednej, żeby zrobić wyżej. Dwóje git, trójje git. Trójki i czwórki mogę kupować, nie? Piątki i szóstki też. Siódemki, ósemki nie. No kurwa, no najlepiej jakbym miał 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coś na biało jakby było, no. A czy mam na przykład jakiś item? Jakąś drugą, długą dzidę? Mega dzidę? Nie, to jest jedyna dzida długa, jaką mam. Great Spear. To nie, no. Nie mam kamieni, żeby to wzmacniać. Nawet mimo tego, że mam zdowngrade'owane levelowanie broni, to i tak mam za mało kamieni. Dwa topory pod jump ataki, okej. Okay. OP. One mają jeszcze blida, nie? To już w ogóle. Znaczy myślałem o Kingsfield. Niekoniecznie, wiesz? Bo ta gra jest jednak stara. I trochę mnie swoją uprawą graficzną odpycha. I wydaje mi się, że nie oceniłbym jej tak, jak bym powinien... Znaczy, jak powinienem wtedy, kiedy ono wychodziło. Ja wiem, że Kingsfield to jest gra, która jest klasykiem, nie? Swoim przed pre-soulsowym uniwersum. Ale niekoniecznie mnie do nich ciągnie. Okej, okay, ja wszedłem normalnie. Arek Arkowski, dzień dobry, dobry wieczór. I dziękuję za followa. Tam wszedłem, więc wchodzę tu. I...
Kolejny boss. Dawajcie bossa. Chcę bossa. Nie. Siofra. Od której strony? Od góry. Okej, ciekawe. Nie jestem piwoszem, taka dziwna się wydaje, że to za to łomża słodziutka i pyszna. A o czym mówicie? Jakim piwie? O perle, tak? Ja nie znam się na lagerach. Dla mnie każdy lager kosztuje tak samo. Czy to jest Harnaś, czy to jest Carlsberg, to sikacz i to sikacz. Tak samo kopię, tak samo smakuje. A nie, to jest przed tymi! To jest znaczy przed. Tu jest wejście do gargulców, okej. Czyli ja się cofam. Wejdę do góry tędy, czy nie? U miodowych piwa gadacie, okej. Myślałem, że przez to porność można się odbić. No nie, znaczy ja widziałem jak ten, jak Lobos grał w Kingsfieldy. Ale ja wiem, że to nie jest gra dla mnie. I szanuję jej istnienie i w ogóle, ale nie widzę siebie w tych grach, nie? Co tam kurwa jest, że mi tak bije mocno, ała? O chuj. Tam jest za dużo mobów naraz. Ja nie wiem, co tam się dzieje. Za tą jebaną montanną. Coś tu sra. A, tu jest rak, okej. Ciekawe miejsce. O chuj, ała, ała, ała. No przestań, proszę cię. Jeszcze raz, okej. Bolało. Lobster, jeb. Lobster. O, halo, dzień dobry. Mam łomżę miodową, a Zangmeister taki... To hater perełki miodowej. Właśnie dzisiaj ten, widziałem ranking piw ogólnie, najczęściej sprzedawanych w Polsce. Najczęściej wybieranych w Polsce. I łomża była na top 10. I Tyskie, i Lech, nie pamiętam w jakiej kolejności. I Carlsberg, z lagerów przynajmniej, nie? Coś tu brzmi źle, tu po lewej. Halo? O-o. Wszedł w wodospad, dostał raka, tak. Znaczy ja w ogóle nie lubię piw miodowych generalnie, nie? Znaczy nie, że nie lubię, ale... Wolę zwykłe. Po prostu. Halo, gdzie jest Stager? Umrzyj. Głosuję w Heinekenie. Nie, mówię, dla mnie każdy sikacz smakuje tak samo. Każdy lager. Nie potrafię ich rozróżnić. Całkowicie. Znaczy z tego też poleci jakieś... wierojebliwe gówno? Nie! Glintstone poleciał. Ciekawe. Okej. O nie! Zamiast, kurwa, rycerza Tygla, tam jest gargulec. Okej, no spróbujemy go zabić. Za item, to jest taki item do rzucania. Jak się go rzuci, to on się rozpada bodajże na ileś tam innych i... Zaraz przystosujemy na jakich przeciwniku. Rozpada się na parę innych i strzela przeciwnika. Za koszt many ileś tam, nie pamiętam ile, ale... Jakieś grosze. Ósemeczka. Nice. Okej, tam już byłem. Czy ty dalej, bo suchar poleciał? Lepszy homar na pianinie niż rak na organach. No. Co prawda to racja, nie? Co prawda to racja. Coś po prawej słyszałem, ale nie wiem co. Nie, ja tam nie wrócę, kurwa, bo tu się skacze, nie? Stamtąd. Ja pierdolę, czyli co? Ślepy zaułek. Dobra, i to działa tak. Że się rzuca. Ma mało damage'u, bo mam mało inta. To się z intem, z tego co pamiętam, skaluje. Kosztuje troszeczkę many. Wujek Mieteczek, kiedy będzie BL4 myk Skyrim Cox? Oła! BL4 będzie jak wyjdzie Bloodborne na, w 60 FPS-ach. Ja się nie mogę z nim tam bić. On tu... Znaczy ja tu spadnę, kurwa. Albo on spadnie. Nie, no ja spadnę prędzej. No patrz, jak on mnie zrzuca już. Albo on spadnie. 700 expa! Okej, Rotten Gravekeeper's Cloak i Beast Champion Gauntlet. Okej. No tak, on chyba spadnie. Ja się nie spodziewałem, że on tak skoczy w tył, nie?
jak głupi debil, ale skoczył jak głupi debil w tył. Więc fajnie. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Czyli co, tam do góry nie wejdę. Więc pizda, mamy zamknięte przejście. I tu się dostałem tam od Fii. Więc tam to wszystko też jest zamknięte teoretycznie, nie? Już się stąd nigdzie nie dostanę. A jak ja tam doszedłem w ogóle? Bo kurwa, no nie pamiętam. Czekaj. Fia to jest... Tu, nie? Tu. Tu? Tu czy nie tu? Tu. Kurwa, nie wiem. Nie. Też nie. Tu. Czy nie? Kurwa, nie pamiętam. Nie znam się na tych teleportach. To nie jest tu. To jest na samym początku właśnie. To tu. Across the roots. Okej. Dobra, czyli... Jak ja tu dotarłem? Którędy? A, z początku tego dungeona. A do początku tego dungeona jak dotarłem? Ja pierdolę. A, naprawdę, przydałoby się mieć ten. Jakiś taki mega ogarnięty Excel. Albo listę, co gdzie prowadzi. I tu przyszedłem stąd. A tu przyszedłem skąd? Muszę backtrackować, bo nie pamiętam po prostu. Z Ainsel. Okej. I mamy zamknięte w takim razie. Obwód. Ainsel River. Chyba cały zrobiliśmy. Dalej. Mam napisane Ludowa Kraina, ale tak naprawdę mamy po pierwsze do eksploracji całą właśnie tą Ludową Krainę. Przynajmniej tu, gdzie możemy iść jak na razie. Po drugie, Caelid. Po trzecie, Liurnie. Po czwarte, pytanie, czy mogę przejść albo z Caelid pieszo do Pogrobna, bez żadnego problemu, w Fog Randomizerze czy nie, albo z Liurni. Ale na razie pójdziemy tutaj, do lodziarzy, do Ruin Zamur. Ktoś mi zwinął ciuszek na Vinted, o nie! Ja kiedyś tak raz w życiu miałem, że kto kiedykolwiek jeździł w życiu na desce, ten wie, że jak się jeździ na desce, to buty się zużywają, nie? I to jak jeździsz dużo, robisz dużo flipów, to się bardzo szybko potrafią buty zużyć. Więc hejterzy wymieniają buty jedni raz na miesiąc na przykład, a inni raz na pół roku. Ja byłem jednym z tych, którzy zmieniali średnio raz na dwa miesiące. I pamiętam, że kiedyś najpierw używkę jakąś kupić, nie? Bo często ludzie kupują buty skaterskie, nie wiedząc w ogóle, że one są skaterskie i są dobre do jeżdżenia na desce. I sprzedają je na Allegro, czy na OLX-ie, czy właśnie na Vinted za jedną kurwa czwartą cenę. I pamiętam, że kiedyś właśnie sobie jedne najeżki SB wyhaczyłem, znalazłem na tym, na Vintedzie. I myślałem o nich i stwierdziłem, tak, wieczorem je znalazłem i przez pół dnia o nich myślałem. I stwierdziłem, okej, jak wrócę z pracy, to sobie je kliknę zamów, nie? I już ich nie było. I na grupie deskorolkowej jednej na Facebooku ktoś się nagle chwali takimi butami, że wyrwał na Vinted za taką i taką cenę. Ja mówię, mordo, czy one mają rozmiar 43? On mówi, tak. Od tego i tego sprzedawcy? Tak. I chuju, podjebałeś mi je spod nosa. Że wiedziałem dosłownie, kto mi zajebał te buty. No się w cudzysłowie zajebał, nie? Ale dobrze, że trafiły dobre ręce. Też kolejnej mordeczki, która je zużyje w prawidłowy sposób na desce. Ostrze modliszkowe. Mam już 600 subów na YouTubie, o proszę. Spokojnie, zaraz przyjdzie jutro i ktoś da mi un suba, więc no problemo. Ała. Git! Czemu z niego Black Flame lecą? Nie wiem, ale się domyślam. Runark, czy ja w ogóle mam jakiegoś ten? Great Runa? Włączonego? Włączonego pewnie nie, ale czy mam ogólnie? Chuj, nie będzie tego szukać. Ulejemy na razie. Z tego żuczka leci zawsze chyba kamień ósemka biały, nie? Goń, kto ja? No... Okej, i... Piątka. Okej, niech będzie. Kumpel jak zaczynał, to się uparł, żeby jeździć w dankach. I po miesiącu było już devastated, no... To jest to. Dlatego ja kiedyś, jak dużo więcej jeździłem, to... miałem taki system swój, że najpierw, powiedzmy, kupowałem buty do chodzenia w nich i sobie w nich się bujałem po mieście i wszędzie.
Po tym, jak już były takie brzydkie i styrane, ale styrane w takim sensie normalnym, nie? No, że takie, wiecie, jak się buty robią po np. roku chodzenia w nich, nie? Takie rozklapciałe i w ogóle, to wtedy brałem je na deskę na przykład. Więc ja do dzisiaj generalnie chodzę w samych Vansach i butach skaterskich, bo te buty się na deskę nadają, nie? Po prostu, mimo że już nie jeżdżę praktycznie w ogóle, ale dalej te buty lubię, z przyzwyczajenia. Banan jest, więc już ma nowe. No, danki jakieś ładne na desce zmarnować, to trochę boli, nie? Trochę boli. Dobra, gdzie my możemy iść? Możemy iść w lewo, możemy iść w prawo. Myślę, że najpierw pójdziemy sobie w lewo, zrobimy całą górę, pójdziemy sobie do zamku Najala. Do Najala zamku pewnie nie wejdziemy, tam pewnie będzie jeszcze na samym wejściu ta ściana mgły i zobaczymy, gdzie ona mnie puści. A później, jeśli już to wszystko tam zrobimy, zobaczymy, to pójdziemy dalej tutaj na jeziorko, do kościółka i dalej w tę stronę. Wydaje się najbardziej logiczne. Imo. Ciężko się patrzyło, to ci powiem. To jest błąd nowicjusza. Błąd nowicjusza. Znaczy, ja zwyczaj znam ludzi, w tym siebie, którzy jak zaczynali jeździć na desce, to nie wiedzieli, że jednak buty to jest mega ważna rzecz. I o dziwo, na desce się częściej zmienia buty niż deskę. Przynajmniej w moim przypadku i w wielu przypadkach innych. Bo deska potrafi, nie wiem, rok wytrzymać, jak nie jest katowana za mocno, a buty to niekoniecznie. Chociaż to zależy od tego, co robisz na desce. Ale no, jedne glany na 10 lat i do przodu, można tym nawet pod samochód jadący rzucić. I jeszcze się podwozie wyjebie, a nie jakieś skate kapcie. Skate kapcie są najlepsze kapcie na świecie. Glany też mam. Tylko, że moje glany są w takim stanie, a wcale w nich długo nie chodziłem. O, moje glany miały jakieś 3 lata. I w te 3 lata, po pewnym jednym Woodstocku... O Jezu, wyglądałem jak wyciągnięte kurwa ze śmietnika. Ciągle je mam, nie? Ale wyglądają strasznie, strasznie. Więc to też zależy, jak używasz tych glanów. Jak tylko w nich chodzisz, no to okej, ale jak idziesz w nich w pogo, idziesz w nich w mąż prawdziwy, gdzie ciebie ludzie inni w glanach podepczą, rozpierdolą ci tę skórę na butach, to już trochę inaczej. To już trochę inaczej, nie? Piątki i szóstki? Nie wiem, czy potrzebuję. Kupię. Znaczy, na pewno nie potrzebuję, ale... kupię ten list. Nie wiem, czy on da mi questa, czy nie, ale kupię go. Nieskończoność czerwonych róż. Ale ciągle nie mam kraftowania, nie? No... ciągle nie mam kraftowania. Wziąłem tego, ringa od niego? Wziąłem. Belberinga, znaczy się. Kiedy zacząłem jeździć. Ja miałem 14 lat, jak moją pierwszą deskę kupiłem, ale wtedy jakoś do tego mocno... że tak powiem, w cudzysłowie, poważnie nie podchodziłem. Ja nigdy do tego poważnie nie podchodziłem. Ja to zawsze robiłem dla chillery głównie. Ale no, jak miałem 14 lat, miałem moją pierwszą deskę. To na pewno. Czy ja nie chciałem zejść, chciałem iść w lewo po prostu. Polecam wpadać w młyny w białych, wysokich Adidasach. W sensie ten, w pogo, na moszu. Znaczy białe, wysokie Adidasy to ten, to takie typowo trashowe, nie? Trash metal. Wiem, że tam pani Metaliki często w takich chodzą. No, że trashowcy, wysokie właśnie białe Adasie, to jest ten. To jest klasyk u nich. Glany to jest bardziej punkowa dewiza, bym powiedział, nie? Czy ja mam tą? Do summonowania? Meduskę? Nie mam. Meduza YouTube. No to rip. To nie będzie questa zrobionego. Czyli idziemy na obkółko. Czekaj, gdzie ja jestem? Tutaj. Chcę wejść na ten most tutaj. Boże, jak tam się wchodzi? Pogubiłem się, ja tutaj prawie nigdy nie bywam na moich normalnych ranach. Bardzo rzadko. Bo zazwyczaj nie ma co robić, idę prosto do Najala i tyle. Tylko, że ja do Najala zazwyczaj chodzę... tędy, tutaj. Tylko po to, żeby właśnie tędy tymi mostkami nie chodzić. Bym kurwa przespał. Old Lord Star... co to kurwa robi? Nie pamiętam. Zwiększa... okej, dlatego nie pamiętam. Nie pamiętam, bo jest bezużyteczny dla moich ranów w większości. Zwiększa czas trwania, kurwa, speli. Spele. Mam 4 pary, bo thrash morderca nie ma serca. Dobra, co będzie zamiast bossa tutaj? Tego, co się kopiuje. Okej. Okay. Dawaj nogę, gnoju. Nie trafiłem. Mogę przytrzymany ciężki? Mogę, a drugi? Też mogę. A mogę trzeci?
Dobrze, krzycz dłużej, kurwa, krzycz dłużej. Dawaj mi więcej czasu. A, łatwo. Tak się, kurwa, lansował. Nakrzyczał, nakrzyczał i tyle go było. 11 koła. Defrut kolejny. Ja ciągle nie mam jak wejść. O. Czy tutaj, gdzie jest Gurang normalnie? Gdzie on jest? Gurang jest tutaj? Tak. To czy tu w wejściu będzie ściana mgły, czy nie? Bo teoretycznie ja tam mógłbym się już dostać, nie? A mam chyba ze trzy korzenie, żeby mu oddać. Jest fog, kurwa. To źle. Jak byłem na obozie językowym w Londynie, miałem jednego trashera w pokoju. I chwała, bo było czego słuchać. Trzeci ziomek spuszczał się nad muzyką klasyczną aż za bardzo. A czwarty jakiś raty. Znaczy, muzyka klasyczna jest jeszcze okej. Okay. Imo. Jeśli chodzi o to, czy wolałbym słuchać muzyki klasycznej, czy rapsów? Muzyka klasyczna, na pewno. Jak to się przechodziło? Jebać to, nie chcę. Nie chcę się z tym męczyć. To chyba nie od tej strony, nie? Tylko od tamtej, odtąd, stąd tu się przechodzi. Nie chcę jebać, tam jest zazwyczaj coś ze speli, coś dla casterów, więc... Założę z góry, że tam będzie coś dla casterów i tam nie pójdę po prostu. Niewidzialny most tutaj był? Chyba właśnie tam od tamtej strony, nie? Nad moją głową, tam był niewidzialny most. Co ci nie pasuje w yo-yo i sprawdź to gówno? Znaczy, nie, że mi nie pasuje. Znaczy, nie pasuje mi... Ale to można do wielu gatunków tak naprawdę odnieść, nie? Są takie sztampy w każdym gatunku muzyki, które są według wielu ludzi dziwne. Na przykład yo-yo i sprawdź to gówno w rapie. Dla nas, którzy słuchamy innej muzyki, jest dziwne i głupie. A dla osób, które pewnie rapu słuchają, może być głupie jakieś takie metalowe szczekanie na przykład, nie? Że jakieś czy coś ten głos, nie? Albo krzyczenie dla samego faktu krzyczenia, nie? Ten taki growl, taki to po prostu jest takie po co to robić, nie? Więc każdy ma inny gust i dopóki nikt mi tego gustu nie próbuje w gardło wepchnąć, to niech sobie robi co chce, nie? Wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innego człowieka. Czy tu są jakieś itemy, czy mogę mieć całkowicie wyjebane? Mogę mieć wyjebane, nie? Tam na dole jest zazwyczaj jeden koleś od łódek, jeden boss. Zobaczymy, co tam będzie zamiast nich. Do klasycznej nic nie mam, ale jednak miałbym 2 tygodnie siedzieć w pokoju przy pianinku, to by mnie w końcu pojebało. Nie no, pianinko jak pianinko, nie? Ale... Generalnie metal ma mega dużo połączeń z muzyką klasyczną. Kurwa, jedziesz! O, ty masz 35 lat i zaczniesz rysować? Co ty, kurwa, chyba trochę na trudno. Ten pierdalek, pierdolony w dupę, kurwa jebany, wyszlancerowana, kurwa jebana. Ty pierdalek, bo może kurwa coś zaskoczy, a nawet jeżeli nie, no to sprawia ci to przyjemność i żyjesz tu i teraz, jesteś zadowolony. Okej, dokładnie tak. Co tam kurwa umiera? Nie wiem, nie chcę wiedzieć. Ale no, jest mega dużo fajnych utworów klasycznej muzyki, które są fajne, po prostu, nie? Ja sobie ostatnio właśnie nawet szukałem, tak dla samego siebie. Wpisywałem gdzieś w Google'ach, czy w hiciach, kurwa, znowu. Czy w YouTubie szukałem chaotic classical music. Szukałem muzyki klasycznej, która byłaby bardzo chaotyczna. I znalazłem. I to, co znalazłem, to było naprawdę fajne. O nie, 3 razy. Nie wierzę, że wyjebałem mu ten ciężki wstrzymany. O! Kici, kici, skurwysynu. Czy ktoś kojarzy takiego człowieka jak Bobek? Puta 99 przedstawia. Czy tylko ja jestem taki zjebany, miałem takie głupie dzieciństwo, że kojarzę Bobka z Huty 99. To nie było item, ale okej. Okay. Kici mają stagger, właściwie mają, oczywiście, że mają. Stare, to bardzo stare. Bardzo stare. Ja Huta 99 Bobek to słuchałem, no, w podstawówce. W podstawówce. To u nas się ten, jak pierwsze telefony z MP3-kami wychodziły, to mieliśmy to na telefonach. Dobra, wejdę tu? Wejdę!
No dobra, to w takim razie musimy zrobić małą przerwę, bo mi się piwo skończyło, więc puszczę wam na chwilkę muzykę i będę za jakieś 37 sekund pewnie. Tyski miały taką taką reklamę, nie? Przejdźmy na ty. Bardzo pomysłowo, muszę przyznać. Te się ży, tak, taka reklama też była. Ale żywiec, właśnie, a propos tej ankiety, tej listy, o której mówiłem wcześniej, najbardziej popularnych lagerów, żywiec był na topce, na samej górze piw kupowanych przez Polaków, lagerów kupowanych przez Polaków. Mógłbym wyjść? Ostatni raz w tym miejscu tutaj byłem chyba na moim pierwszym przejściu, jak eksplorowałem wszystko. Autentycznie, kurwa. No, weź. Aha. Jedyne, co mi się kojarzy z Tyskie, to męskie granie. Może? Może? Ja nie wiem w sumie. Męskie granie kojarzy mi się z piwem, ale z jakim? Nawet nie wiem. Może rzeczywiście z Tyskim? Ale nie chcę brzmieć jak boomer, ale męskie granie kiedyś było lepsze. Kiedyś na męskim graniu była rzeczywiście fajna muzyka. Na pierwszych paru edycjach, a później jakiś ten Dawid podsiadł i tak dalej. To już mi jakoś kurwa nie pasuje, no. To już mi kurwa nie pasuje. Wychodźcie pojedynczo. Ała, kurwa, śmierdzę. Nie jestem fanem żywca, z takich koncernowych, zwyczajnych. To moje top 3. To chyba moje top 3 moich bottom 3 najgorszych piw. Co? Najlepszy? Aha, najlepszy z trzech najgorszych. Ja pierdolę. Nie, dla mnie żywiec smakuje jak każde inne piwo. Te lagery dla mnie to jest to samo, naprawdę, to są same siki. I jakby się nagle, na przykład za 10 lat by ktoś powiedział, tak naprawdę to wszystko jest ta sama receptura rozlewana w tych samych kurwa fabrykach, to bym powiedział, wiedziałem kurwa, mówiłem wam, nikt mi nie wierzył. byłoby śmieszne. Graven Skulta, to jest coś pod magię, nie? Dla magików. Au. Nie jestem chyba z pokolenia, które zna męskie granie, tylko z podsiadłem, a widzisz. No. Znaczy, na męskim graniu teraz też są niektóre fajne zespoły, fajni muzycy i tak dalej. Ale jest przewaga tych, których mam tak... Nie do końca. Dobra.